Muszę zamówić nowy pas do twojej pralki. Przeładowałaś ją. Ale to nie ja, to Norman. Rozumiesz już, dlaczego nie proszę go o pomoc. Aha, na razie, Delis. Witam. Cześć, Mike. Norman? Co znowu? Zrobiłem pranie. I przy okazji zepsułeś pralkę. A teraz grzecznie poproś Majka o to, żeby wyprać swoje ubrania w jego pralce. Ale... Miłej zabawy, Norman. Ciekawe, czy Sara i James pojeżdżą na desce. Wiesz co, Norman? Nie przepadam za domowymi robotami, ale jak już się za coś zabierasz, to musisz to robić porządnie. Nie! Wezwijmy strażaka Sama! Wybuchł pożar w domu Flodów. Nie! Dlaczego pożary zdarzają się zawsze w najmniej odpowiednich momentach? Pożar w domu Flodów, Sam! Niech Penny wsiada do Wenus! Odsuń się od domu, Mike! Zrób nam miejsce! Elvis, natychmiast wyłącz prąd! Tak jest, Sam! No nie! Co znowu Norman nabroił? Tym razem to nie byłem ja! To była moja wina. Nie wyłączyłem żelazka i wyszedłem. Cóż, musimy być uważni bez względu na wykonywaną pracę. Tak, nawet mop może się okazać niebezpieczny. Elvis ma rację. To twoja kolacja, mamo. Pachnie pięknie, Bronwyn. Ja dziś nie gotowałam, Helen. Odpoczywałam cały dzień. Musicie przyjąć to, co ugotowałem z pomocą moich wspaniałych asystentów. Witaj, Dillis. A gdzie Norman? No, cóż, pewnie jeździ na desce. Ale zrobił to z okazji Dnia Matki. A co to jest? Wygląda jak zwyczajna nakrętka przybita do kawałka deski. James, nie bądź niegrzeczny. Ależ to jest świecznik. Czy mogę z niego skorzystać, Bronwyn? Jasne, Dillis. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Dzień matki jest do bani. Wszyscy koledzy są ze swoimi mamami, a samemu na desce jest strasznie nudno. Dziękuję za zaproszenie, Trevor. To był świetny pomysł. Wieczór przy świecach. Ojej! Przepraszam. Uważaj, Dillis! Pożar! Posłuchajcie mnie wszyscy. Zachowajmy spokój. Musimy teraz szybko wyjść z kawiarenki. Wybuch, pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Pośpieszcie się! Tym razem to nie jest fałszywy alarm! Charlie zawiadomił osobiście! Ciekawe, gdzie to się pali. Penny i Elvis, przygotujcie węże. Ja sprawdzę, czy nikt nie został w środku.
Dobrze, Sam. Mamo! Mamo! Norman, zostań! Ale moja mama jest w środku. Twoja mama jest tutaj. Norman! Mamo, tak się wystraszyłem, że jesteś w niebezpieczeństwie. O, Norman, czy naprawdę ci na mnie zależy? Oczywiście, że tak. Jesteś moją mamą. Wskakuj, piesku. Dasz radę. Brawo. Biegniemy w złym kierunku. Kompletnie nie poznaję tego lasu. To ja tu prowadzę. Lepiej znam się na stronach świata. Nieważne, kto tu prowadzi, kto się zna na czym lepiej. Zgubiliśmy się. No, masz rację. To jak my teraz wrócimy do domu? Wiem. Poszukamy znaków, które widzieliśmy, gdy szliśmy w tę stronę. Na przykład tej wielkiej skały. Bronwyn, masz coś, co należy do bliźniaków? Żeby radar mógł znaleźć trop. Tak, mam ich kurtki. Trzymaj, piesku, i wąchaj dokładnie. Radar, jesteś nam potrzebny. Musimy znaleźć Jamesa i Sarę. Dobry piesek. Helikopter! Dom! Jest! To ta wielka skała! Byliśmy tu dzisiaj! O! A tam jest studnia! Idziemy w dobrym kierunku! Słyszysz czekanie! Tak bardzo się bałam, że uderzył w was piorun. Przepraszam, że zostaliśmy w lesie, ale nie wiedzieliśmy, gdzie mamy iść. Bo nic, tylko ciągle się ze sobą spieracie i rywalizujecie. Tak, ale w końcu wymyśliliśmy razem, jak wyjść z lasu. Potem pomógł nam Sam. I radar, nie zapominaj o nim. A, coś podobnego. Nie przestraszył się. Jest już wyleczony. Wiedziałem, że nadaje się na psa strażackiego. Sam, mam dla ciebie pamiątkę. I to jest od nas obojga. To mi się podoba. Koniec ciągłej rywalizacji. O, futrzak odleciał drapaczem chmur Joe'ego? I co? I jest absolutnie sam na pokładzie? Futrzak odleciał drapaczem chmur Joe'ego. Uwaga, jest na pokładzie absolutnie sam. Patrzcie, balon kieruje się prosto na wielką górę. W takim razie jedziemy na stację. I to pędem. Tom, będziesz nam potrzebny. Jest! Tam! Jest!
Leć równo, jeśli możesz. Ja będę próbował przyciągnąć kosz. Jasne, postaram się. Potworku. Od tej pory sugeruję jednak rzuć na ziemi. O, jak dobrze, że nic ci się nie stało, futrzaku ty mój. Wiesz, martwiłam się. O nie, stój! Dziadka sobie daruj! Dzwoń po strażaka sama! Dwa pożary piekarników w kawiarence u Bronwyn. Uwaga, dwa piekarniki palą się w kawiarence u Bronwyn. Penny, bierzcie z Arnoldem Wenus. My jedziemy Jupiterem. Tak jest, robi się. Arnold, odetniesz zasilanie, dobrze? Penny, polecisz gasić pożar na górze. Tak jest, robi się. Zasilanie odcięte. Sam, popatrz, udało się! W końcu wykiełbasiłem się z tego stroju! Jestem gotów, mogę brać się za pożar! Przykro mi, ale się spóźniłeś. Już po pożarze. Nie, to jeszcze nie koniec! Jak to? Bo ja też wstawiłam u nas w domu sporo pizzy i ustawiłam maksymalną temperaturę. O nie! Jeśli u niej też się pali! Spokojnie, Elvis Teratunek! Pełna, tlen 100%. Zasilanie odcięte. Bardzo wszystkich przepraszam. To ja zmusiłem dziewczyny, żeby wsadziły tak dużo do piekarników. Trochę się za bardzo rządziłem. Trochę? Posłuchaj, wiem, że chciałeś pomóc dziadkowi, ale należało w tej sytuacji zaczekać na rodziców. To też moja wina. Powinniśmy ich jednak lepiej pilnować. Co teraz będzie? Przecież taka gala bez jedzenia nie ma sensu. Słuchajcie, chyba wiem, jak zdobyć coś z